Wiele osób zastanawia się, czy publikowanie na Amazon KDP lub też na innych portalach, serwisach jest przeznaczone tylko dla grafików lub też takich specjalistów. I w dzisiejszym materiale chcę Ci przedstawić, czy ten biznes jest dla każdego, czy właśnie tylko dla takich osób, które już siedzą w takim biznesie, w grafice, w publikowaniu, czy też po prostu osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z publikowaniem. Cześć, z tej strony Mariusz, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat tego, czy każdy nadaje się do pracy, do biznesu na Amazonie KDP, do publikowania, czy też jest to biznes dla nielicznych. I tak jak pytanie brzmi, czy jest to biznes tylko dla osób takich, dla grafików i pisarzy, no to moja odpowiedź brzmi bardzo prosto. Oczywiście, że nie, ponieważ każdy rozpoczynając swoją przygodę na Amazon KDP może zaczynać totalnie od zera, nie musi się znać na grafice, nie musi posiadać umiejętności graficznych na przykład w Photoshopie, w Gimpie czy też w innych, ponieważ mamy taki serwis, program jak Canva, mamy też serwis BookBolt, który udostępnia swój designer, który moim zdaniem jest taki dla początkujących jest znacznie lepszy niż Canva, bo po prostu wystarczy wybrać odpowiedni rozmiar gotowy. Wszystkie ramki są już tutaj fajnie pokazane i wystarczy tylko powstawiać grafiki, dodać jakieś kolory i tak naprawdę już jest okładka gotowa. Wystarczy do tego stworzyć manuskrypt. Oczywiście ten proces jest taki dość długi, ponieważ musisz utworzyć okładkę, musisz utworzyć manuskrypt, opis, znaleźć słowa kluczowe, analizę, ale robiąc wszystko po kolei, możesz bez problemu zacząć publikowanie na Amazon KDP. I czy to zaczynając właśnie od produktów no-load content, czy też od e-booków lub też ich paperbacków. Niejednokrotnie przeglądając Amazona, natrafiałem na takie produkty, które moim zdaniem po prostu zostały stworzone w kilka minut, a sprzedają się bardzo dobrze, więc tak na dobrą sprawę czasami nie warto skupiać się na tym, na tej całej otoczce, tylko skupić się na najważniejszym, czyli na słowach kluczowych, czyli na doborze odpowiednich słów kluczowych w tytule, podtytule oraz w tych polach specjalnych podczas procesu dodawania na KDP i na początek zaczynać od łatwych okładek. Nie skupiać się tak mega na tych okładkach, bo moim zdaniem czasami warto zacząć się dopiero uczyć poprzez tworzenie produktów i w tym procesie dopiero później można być coraz lepszym, ponieważ praktyka czyni mistrza tak naprawdę, więc nie skupiaj się, żeby Twój pierwszy, drugi czy trzeci produkt był totalnie idealny. Oczywiście mowa tutaj o produktach no low content, tylko po prostu twórz, po prostu dodawaj i w ten sposób zobaczysz, że Twoje produkty, te, które będziesz udostępniać, będą coraz lepsze. Po wydaniu 10, 20 czy też 50 produktów zobaczysz, że te produkty stają się coraz lepsze, że któreś tam z nich zaczynają się sprzedawać i to już wtedy jest takie fajne przedstawienie tego, że ten biznes może być dla Ciebie. Oczywiście, tak jak mówiłem już kiedyś w niejednym filmie, ten biznes nie jest dla każdego. Jeśli nie lubisz siedzieć przed komputerem, jeśli nie lubisz tworzyć, edytować grafiki, chociaż jest to bardzo basicowe, są to totalne podstawy, to też nie do końca jest to biznes dla Ciebie, ale jeśli uważasz, że jest, to śmiało możesz zaczynać z tym biznesem, możesz zaczynać tworzyć. I właśnie jeśli chodzi o KDP, to KDP jest bardziej zaawansowane, bo dużo łatwiejszym procesem jest już Merch by Amazon. I też na ten temat będę nagrywał materiały, filmiki, jak tworzyć produkty, jak dodawać produkty. Merch by Amazon obecnie ruszył w UK i w Niemczech, także już można sobie publikować i udostępniać swoje produkty. Jednak cała w dalszym ciągu USA jest zablokowane, to jest największy rynek, największe sprzedaże na tym rynku, ale wystarczy, wydaje mi się, że to będzie tylko kwestia czasu. Porównując procesy na Amazon KDP i na Merch by Amazon, to moim zdaniem dużo prostsze jest publikowanie na Merch by Amazon. Publikowanie zarówno jak i właśnie tworzenie. I dlaczego tak sądzę? Ponieważ na Merch by Amazon wystarczy dodać jedną grafikę, jeden plik graficzny i nic więcej Cię nie interesuje. Reszta to tylko dobierasz. Czy to ma być koszulka, jaka koszulka, jaki kolor. Jest kilka innych takich informacji, ale jest to znacznie prostsze. I znając już cały proces dokładnie na Amazon KDP, dodatkowo możesz sobie stworzyć dochód na Merch by Amazon. Jeżeli doceniasz moje materiały na YouTube, to proszę Cię o zostawienie łapki w górę, napisz komentarz oraz wciśnij przycisk subskrybuj i przechodzimy dalej. Zaczynając od zera publikowania na Amazon KDP, ja osobiście zacząłbym od publikowania
kilku sztuk, załóżmy niech to będzie 10 sztuk produktów pod daną niszę, pod daną kategorię i przejście do kolejnego. I zaczynając od tworzenia planerów, kalendarzy, notatników, zeszytów w linie. Oczywiście możesz dodać coś do tych zeszytów, żeby były one ciekawsze. I to są takie podstawy, od czego warto zacząć. Bo jeśli już dalej jesteś, no to możesz już zacząć tworzyć produkty graficzne, lepsze graficznie. Nie skupiaj się na jednym produkcie, nie dodawaj masy kolorowanek, bo ponieważ przez kolorowanki też ciężko się przebić, żeby twoja kolorowanka sprzedawała się bardzo dobrze, no to musisz jednak poświęcić bardzo dużo czasu i stworzyć te grafiki, żeby były mega profesjonalne, żeby się przebić przez ten tłum, bo jak dobrze wiemy, kolorowanki się robi bardzo szybko, bardzo łatwo. A jeśli robi się coś bardzo szybko i łatwo, no to ludzie to powielają. I wtedy coraz ciężej się przebić niż przez produkty, których jest znacznie mniej. I gwarantuję Ci, że produkty w kursie Kidsbook Project są zupełnie inne niż kolorowanki i znacznie łatwiej się na nich przebić, tylko trzeba troszkę włożyć czasu, żeby je stworzyć. Przy jednych produktach więcej, przy drugich produktach mniej, aczkolwiek no są zupełnie odmienne od kolorowanek i nie są tworzone tak masowo jak właśnie kolorowanki. Jednak aby to wszystko miało ręce i nogi, trzeba się skupić na głównym procesie, czyli analizie produktu, analizie słów kluczowych, ponieważ no, możesz mieć fajny produkt, może być to fajna okładka, fajny manuskrypt, a słowa kluczowe na przykład dodasz błędnie i będą one po prostu nawet nie indeksowane na Amazon KDP, na Amazon. Więc no, twój produkt nie zaskoczy w żaden sposób, nie będzie się sprzedawał, będzie sobie tylko tam leżał na Amazonie i prawdopodobnie nikt go nie kupi. A jeśli już skupisz się dokładnie na słowach kluczowych, jeśli wybierzesz te słowa kluczowe, które są wyszukiwane, często wyszukiwane, a tych produktów jest mało, to twoje szanse na sprzedaż drastycznie wzrastają. Dzięki za obejrzenie tego materiału i do zobaczenia w kolejnym. Pozdrawiam, cześć!